przy dłoniach być może nie widzicie, ale ma przygotowane, zabezpieczone specjalne szydła ratownicze, nazywane również kolcami lodowymi. To nie są takie kolce przypinane do butów, tylko kolce, dzięki którym taki ratownik, trzymając je w dłoniach, może błyskawicznie wydostać się na powierzchnię lodu. Szef woprowców daje znak do rozpoczęcia akcji, więc ratownik w tej chwili rozpocznie pokaz. Co jest w plecaku, będę opowiadał już w momencie, kiedy ten ratownik wydostanie się z wody. Załamał się lód. Ratownik, zobaczcie, przygotowuje się. Pierwszy element, wyrzut rzutki ratowniczej, czyli lina jest na brzegu. Następny element, gwizdek ratowniczy, kolce lodowe nazywane szydłami, wbija, bardzo mocno wbija powierzchnię lodu, wydostając się dzięki temu na powierzchnię i swoje ciało, zobaczcie, on jest przyciśnięty, on przylega do lodu, żeby jak największą powierzchnią ciała do tego lodu być dotkniętym, po to, żeby lód nie pękał w jakimś jednym miejscu, żeby nie obciążać jednego punktu na lodzie. Gdyby ktokolwiek z Was padł do wody, na pewno nie myślałby o ciepłym, a nie o bylibyście przerażeni. Bardzo szybko krew dostałaby się do centralnego układu nerwowego, również do centralnych organów, dlatego że Wasz mózg wydałby rozkaz, żeby chronić najważniejsze organy. Tym samym Wasze kończyny odpłynęłaby krew. Wyobraźcie sobie, że właśnie to się dzieje. Ta krew odpływa z kończyn, to nie mam uczucia. Ciężko nawet poruszać ramionami. Ratownik w określony sposób, zobaczcie, kolanami na prawym i lewym kolanem na dwóch drabinach, szerszymi końcami skierowanymi w kierunku osoby poszkodowanej, powoli, w pełnej asekuracji, kiedy drabiny są podpięte do nich. Mając również na sobie tanizelkę ratunkową i ulicką wzorową sekuracyjną, ma za zadanie wydostać osobę poszkodowaną, następnie zabezpieczoną osobę poszkodowaną kontrolować, kiedy jego koledzy, również specjaliści, w określonym tempie, bardzo spokojnie kontrolując sytuację, tak żeby nie poprzecinać walki kolegom, wyciągają osoby poszkodowaną osobę wspólnie z nami na bezpiecznym miejscu na brzegu.